Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny polski map-top po mapie Ohio Richlands. Mapa została wydana przez Julian F. Morin. Pojemność mapy 210.31 MB. Mapa została wydana 7 grudnia 2022 roku na wszystkie platformy. I jest to, moim zdaniem, bardzo dobrze dopracowana, dopieszczona mapa z detalami. Jak sami widzicie tutaj, woda ekstra wygląda. Liście. No, przepięknie. Jak sami zobaczycie, mapa jest naprawdę dopieszczona. Zadbano o dużo detali. I warto, no, zwrócić uwagę na tą mapę. Ja sobie przejdę tutaj teraz przez pola na jedną z farm. Tak, dokładnie, na jedną z farm, ponieważ tutaj jest dużo miejsc, plotów, które można sobie zakupić i wykorzystać na farmę, lub można sobie zagrać w multiplayera ze znajomymi, także każdy sobie znajdzie jakiś teren, który może sobie, na który może sobie rozpocząć rozgrywkę. Także jest tu jedna z takich miejsc, które można sobie zakupić. A jeśli chodzi o mapę, to mapa wygląda właśnie w ten sposób. Dość duża, jest obszerna. I jeśli chodzi o sloty na konsolę, to na wszystkich trzech poziomach jest 1017. Także nic tutaj, poziom trudności nie zmienia, jeśli chodzi o sloty. I jak widzimy, znajdujemy się tutaj, czyli ten slot właśnie, jak tu się podświetliło, razem z tą drogą. Jest on w cenie 1 778 000 i nie jest to dość niska cena, więc to trzeba wziąć pod uwagę, bo ceny tutaj na tych mapach są naprawdę adekwatne do ziemi. No tak, jak tutaj widać, 1 222 126 43 000, także tak jak mówię, tu jest 316 i tu jest 47 hektarów. Tu jest tylko 23 hektary i 1 900 000. A, to są 4 hektary. Dobra. 1 900 000. Tutaj na dole nie da się już, gdzie nie ma numerów, to nie da się właśnie kupić tych obszarów. Tak samo tutaj, tutaj. No jak widzicie, jest 34 pola są, które można zakupić i uprawiać. 7 miejsc z no, z trawą, czyli takie łąki. To też można sobie zakupić i uprawiać. Są też tereny leśne, które można sobie zakupić. Tutaj gdzieś było. O, tutaj na 20 jest część terenu leśnego. Część uprawnego tutaj też jest. Także jest tutaj troszeczkę. O, tutaj też jest plot z lasem. Nie jest to głównym celem właśnie tej mapy, aczkolwiek można sobie też troszeczkę pobawić się z drzewami, jak tam ktoś sobie życzy. Dobra, my się znajdujemy tutaj. Jeszcze pokażę trochę detali, czyli tutaj jeśli kupimy tą palmę, mamy do dyspozycji silosy na nawóz, tu mamy już na paliwo. Wszystkie budynki są dopasowane do terenu, do ukształtowania i do miejsca, na którym się znajdują. Mapa jest bazowana na prawdziwym miejscu. Do tworzenia tej mapy zostały wykorzystane, jak to się nazywa, zdjęcia z Google prawdopodobnie. Tu mamy silos 8 milionów pojemności. Co tu jeszcze mamy na tej mapie? O, tak jeszcze. Stodoły otwarte. Fajnie to też wygląda. Ciekawie dopieszczone detale. Tak jak na przykład taka stodoła. I dużo właśnie jest spersonalizowanych rzeczy.
jedno z nich też naprawdę mnie zaskoczyło i naprawdę podoba mi się to, to będzie pojazdy z ruchu ulicznego. Sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać za chwilkę. No i pędzę teraz na farmę, od której zaczynamy grać na poziomie łatwym. Jeszcze tylko jak dojdę, to zerknę na mapę i pokażę, jakie tereny należą do gracza na poziomie łatwym. No to jest plot numer 3, pole numer 2, 9 i jeszcze jest tutaj 26. Także to są właśnie tereny, od których zaczynamy na poziomie łatwym. Tutaj się znajduje już sprzęt. Kolejny ciekawy budynek, który jest przygotowany pod mapę. Mamy już gotowy myjkę, sprzęt. Taki hangar jeden. Da się otworzyć. Wejście na górę. Na górze też mamy sprzęt. Bardzo fajny budynek. No i tutaj mamy resztę detali takiego farmhouse. Tylko co? Nie ma tutaj triggera na spanie na legowisko, ponieważ możecie sobie zrobić co chcecie. Możecie sobie postawić wycieraczkę czy torbę. Jest dostępna w Nomad Hubie. Po prostu takie bardziej flexibility dla gracza, że można sobie zrobić co chce, nie ma czegoś narzuconego od twórcy. Moim zdaniem bardzo dobry pomysł, jak najbardziej. A detale, jak widzicie, naprawdę ekstra. Sam słup drewniany ciekawie wygląda. Rzeczy w ogródku. No i tam, jak pojedziemy, to też zobaczycie różne inne jeszcze elementy. Jeszcze tylko zerknę, w którą stronę jechać. Od czego zaczniemy? Chyba tutaj sobie zaczniemy. Pierwszy z pojazdów. Sam początek, fajnie, że podjechał. Drugi. O, dzięki, że podjechał. Jaki dźwięk. Mega. Czyli nie tylko wygląd, ale i dźwięk. Jest trzeci. Trzeci już jest pick-up. Ekstra na pewno. Tak jak mówiłem, na innych mapach te detale naprawdę dla niektórych nie są ważne, dla niektórych są bardzo ważne, ale przyjemnie się gra, jeśli są te detale dostępne, można widzieć. Tu mamy wjazd na jedno z miejsc, które kupujemy pod farmę. No i jak widzicie, kolejne budynki, które ciekawie wyglądają, inaczej niż pierwszy plot, na którym się znajdowaliśmy. Tutaj mamy już kury. Kur jest 10 na 30 możliwych. Zwierzęta można karmić, jeśli nie jest się właścicielem ziemi. Także to też jest ciekawy element. Ten plot tutaj akurat kosztuje 261. I tutaj mamy różne rzeczy takie. Mamy kolejną taką stodołę do przechowania sprzętów. Detale z rowerami, jakaś szopa. I mamy również silosy. Silosy, które wymagają pasów, które dostarczają do góry, uzupełniają te silosy. Mamy również myjkę.
że każda farma ma swoje po prostu spersonalizowane budynki, takie tam różne rzeczy. Naprzeciwko jest kolejne miejsce. Fajnie ropy wyglądają również. Tu mamy silos już duży. Taki sam jak na tej pierwszym plocie. Duże obszerne hangary, gdzie pomieścimy dużo sprzętu. Mejka również jest. Silos, no i na paliwo. Ten slot będzie kosztował już 658 tysięcy. Jeszcze zapomniałem dodać, od czego startujemy na poziomie łatwym. A więc tak, mamy traktor Massey Ferguson 175 koni, to jest mały. Później mamy średni traktor John Deere 190 koni. Ciężarówkę, ile ona ma koni? 500 koni ma. Mamy kombajn John Deere 387 i 10 tysięcy pojemności zbiornika na nasiona, na ziarna. Skid loadera mamy. Mamy pick-up, przyczepę do ciężarówki, pelowarkę, wymaga 50 koni. Tu mamy opryskiwacz 1200 litrów, 24 metry szeroki. Mamy sadzarkę, 100 koni wymaga, 3 metry szeroka. Tu mamy siewnik, 4000 litrów pojemności na nasiona, 210 pojemności, 210 koni wymaga i 6 metrów szeroki jest. Tu mamy disc harrow, 180 koni wymaga i 5 metrów szeroki. A tu mamy ten, zbiera, no, maszyna zbierania kamieni. Tu mamy header, 7,6 metra szeroki. Tool, 1. Do gnojowicy i do kiszonki i do innych takich. Ładowarkę, raczej łyżkę, 1250 litrów pojemności. Tu mamy widły do skidloadera, wózek do headera, obciążnik do traktora 1800 kg. No i małą przyczepę do przewozu różnych rzeczy. Tak to wygląda, jeśli chodzi o sprzęt, do którego zaczynamy na poziomie łatwym. A my jedziemy dalej. Jak widzicie, kolory i cienie jak najbardziej zgrane również. Pola ciekawie zrobione. Gwiazdy na pola. Takie małe, małe detale, ale no naprawdę bardzo ładnie się to komponuje. No i tutaj zbliżamy się do kolejnego miejsca. Po lewej stronie jest czyli tak, zaczęliśmy z tego miejsca jeziorka, ten plot zrobiliśmy, później farma, której się zaczyna. O, ominąłem to, będę musiał się wrócić. Tutaj dwa ploty, które odwiedziliśmy już. No i teraz jesteśmy tu. Tu jest skup. I skup jest w tym miejscu, jak widzicie. Tu jest to tartak. Tak? Drzewo można tutaj przywieźć. Teraz muszę się wrócić do miejsca tutaj, które minąłem. Wydawało mi się, że to jest ta farma, której zacząłem, ale to należy dograć na poziomie łatwym, ale niestety to jest inny plot, podobnie wyglądający, jak widzicie, jest domem, są hangary i tu jest naprawdę jeden wielki hangar. Ten plot kosztuje 1 121 000.
I ten budynek jest naprawdę ciekawy. Tu mamy miejsce do przechowywania różnych rzeczy. Tutaj mamy jeden wielki obszar. Tutaj mamy, można coś wykorzystać, teren do przechowywania również. Mamy półki, gdzie możemy sobie zostawić różne rzeczy. Takie zakamarki. Świetliki w dachu. No super detale są, naprawdę. Nie jest tego dużo, aczkolwiek są dopracowane. Mamy miejsce, jakieś, nie wiem, do przechowywania różnych olei, czy tam jakichś płynów, czy coś. Z kuchennym aneksem. Ja sobie szachy zagrać. No super. Dzieciaki też mają swoje miejsce zabawy. Mamy kolejny budynek. Już inaczej wygląda w środku. Mamy zbiornik na paliwo. Także sami widzicie, no, dużo detali jest. Trzy zbiorniki na ziarna. Tu mamy zbiornik na nawóz. Się taka jeszcze szopa. Ekstra. O. Widły. Fajnie wbite. Dobra, pędzimy dalej. Teraz pojedziemy bardziej na północ. Bez drożami. Tutaj fajne też detale są. Teren do, typowo do zbierania trawy na siano. Mamy teren leśny, który możemy wykorzystać sobie. Mamy tutaj kolejne miejsce. Taki jakiś przelotowy hangar. Dość ciekawie wyglądający. Tu mamy silosy, które możemy sobie wykorzystać. Mamy myjkę. I ten plot, czyli stąd pojechaliśmy tutaj, to miejsce. I ten plot kosztuje 48 tysięcy. I to jest właśnie z tym terenem leśnym. I tutaj, co jest kilka tych budynków razem z tymi silosami. A to był ten stan, teren leśny, który można było sobie kupić za 487 z polem numer 20. To muszę sobie powycinać drzewa również. No i teraz pojedziemy dalej drogą przez lasek. Mamy tam nazwę taki Guy. Leśny Guy. No i widać w tle duże budynki. Pewnie to będzie skup. No i patrzy się tutaj na parking, jakie auta stoją. Świetnie to wygląda, naprawdę. I tutaj mamy po lewej skup, jak widać. Ładnie oznakowany, którym wyjeżdżać. No ja już zwykle jadę pod prąd. I dwa znaczniki. Ciekawe, zaraz popatrzę się. Jak to wygląda. Czyli tak, stąd pojechaliśmy tu. Tu i tu jesteśmy teraz aktualnie w tym miejscu. No tu jest niby jeden znacznik. A są dwa takie podświetlniki. Dobra. Nieciekawe detale, tak jak na przykład tutaj. Worki, nie wiem, z kieszonką chyba.
duży plac. Tutaj mamy później dwa silosy. Które możemy sobie uzupełnić i wyrzucać sobie te nawóz. Obydwa to są nowe tle na nawozy. A sprawdźmy, czy to się otwiera? Nie. Teraz popatrz jeszcze na te samochody, bo to naprawdę wielki szacun, że komuś się chciało nawet z pojazdy specjalnie spersonalizować pod mapę. W sumie to nawet ciekawie wygląda, bo takie jeżdżące tytrony po takim terenie to naprawdę dziwne by to było. Dobra. To teraz pędzimy na drogę główną i zaraz tutaj boczną. I tędy sobie teraz śmigniemy przez bezdroża na kolejne punkty. O, takie podmokłe tereny fajnie wyglądają też. Świetnie to zgrane jest z terenem, na którym się pracuje. Tu jak widać, rzeczka sobie płynie przez lasek. Klimat spoko jest naprawdę. No i zaraz dojedziemy do punktu kolejnego. Jest po lewej stronie. I tu mamy koniki. Jak widzicie, stajnia jest też dostosowana do terenu. Już koniki tutaj chodzą. Jak widzicie, można już korzystać z koników. Są 2 na 5. Naprawdę fajnie, ciekawie to wszystko tutaj wygląda z detalami. Ekstra. Teraz się cofnę do jednego z punktów, który jest troszeczkę po lewej stronie. Jak patrzymy na mapę, zaraz za mostkiem. Patrzcie się. Nawet jeśli chodzi o złom samochodowy, nie znajdziemy tu jakiegoś ruskiego sprzętu. Normalnie amerykańskie fury. Proszę. Takie detale to naprawdę szacun wielki. Soki. No i tutaj teraz dojedziemy do miejsca, które można sobie zakupić. Jedno z tych miejsc właśnie. To jest tutaj. Jesteśmy właśnie w tym miejscu, czyli stąd. Przyjechaliśmy tymi bezdrożami tu na dół. Tutaj te koniki. Teraz to miejsce. To miejsce kosztuje 360 tysięcy. Nie ma zbyt tego dużo. Ale jak widzę, że twórca postarał się, żeby na każdą kieszeń coś było. Coś tańszego, coś dłuższego. No i stąd idziemy na kolejne miejsce z powrotem. O! Jak na rodeo. O.
Zaraz za stajnią jest duży obszar. Właśnie w tym miejscu i tym obszarem to jest skup. Też również z detalami. Jakieś stare szopy rozwalające się. Pewnie są już dawno w użyciu. Mamy na skup właśnie w tym miejscu. Czyli skup znajduje się na jakiejś farmie prywatnej, która sobie skupuje i później odsprzedaje pewnie dalej rzeczy. Tu znowu mamy te worki. O, tu jest fajny detal. Kamień, który mówi, jaka pogoda jest. Albo przypowiada. Jest ciekawie właśnie element, co się omawia. No i tutaj do robienia pikniku pod zadaszeniem grilla. No i tutaj mamy kolejne miejsce, które można wykorzystać, zakupić sobie teren. Jak widzicie, obszerna hala, dużo silosów. No i magazyny na rzeczy, które wykorzystuje się w polu. Czyli to będzie chyba wszystko. Nawóz. Wszystkie trzy są do nawozu. Teren ten. Tutaj właśnie był ten skup. Stąd przejechaliśmy tutaj i mamy ten teren, który możemy sobie wykorzystać. 762 tysiące kosztuje. I będziemy dalej na południe. Mapie. Teren naprawdę ślicznie wyglądają. Jakby się to nie kończyło. To obrzeża mapy naprawdę dopracowane również. Ekstra. Widać, że naprawdę dużo godzin i pracy włożono w tą mapę. I tutaj jest dość ciekawe też miejsce również. Jak widzicie, możecie sobie się pobawić właśnie. Jeśli macie taki sprzęt, możecie sobie ściągnąć. Są podobne sprzęty do ściągnięcia z ModHubu. Jest to camping z zabawą. Także jeśli gracie w multiplayera z przyjaciółmi, to fajne miejsce, żeby się pobawić tutaj. Tutaj jest również skup przy campingu, czyli możecie sobie zaopatrywać camping. A w tym miejscu jest właśnie ten tor wyścigowy na te właśnie samochody. On rozpościera się po... Czyli stąd pojechaliśmy tu na camping. No i ten cały ten teren leśny, nie można go kupić. Można sobie... Znaczy na tym terenie leśnym właśnie znajduje się ten trak właśnie. O. Można sobie pojeździć. Bardzo ciekawy element. Rozrywka. Taka odskocznia od farmingu. Ze znajomymi można sobie przyjechać, pobawić się. Jest wjazd właśnie na ten tor. A obok, jak widzicie, są namioty, jest tu camping. Akurat dwa stoją. Bardzo ciekawie. Ja tylko spróbuję, może z góry będzie widać ten tor. Chociaż, żeby trochę czasu zaoszczędzić. No, widać go. Także, no, ciekawie wygląda. Różne elementy. Mosty są. Zalewane drogi. Fajnie wygląda. Dobra. Jedziemy dalej.
stąd, co tu mamy? Tutaj mamy. Teraz sprawdzę, czy ten teren chyba nie można go kupić. Zaraz się upewnię. Raczej chyba prywatna jakaś farma. Albo. Czyli stąd wyjechaliśmy tutaj. Nie, można kupić, dobra. 44 pole i to kosztuje 318 tysięcy. Mamy hale. I kilka takich szpargołów. Czyli niewielka farma, jeśli chodzi o zakup. No i dalej jedziemy. Jak widać, w tle duże budynki. Również tutaj będzie bardzo ciekawie. Tu mamy pierwsze budynki, które są naprawdę interesujące. Jeden z nich. Piękna konstrukcja. Jak to wygląda? Drugi to standardowy. Jakiś stary silos. No i taki budynek. Ten budynek, no nie, mega jest. Super, naprawdę mi się to podoba. Robi wrażenie. Fajnie się to kompuje. Detale sercą. No i tutaj mamy miejsce na kiszonkę. Naprawdę ekstra. No ale jak to się mówi, coś za coś. A za chwilę się dowiecie dlaczego. Ten teren jest podłączony do miejsca, w którym jest skup. Jak to przy farmach amerykańskich zazwyczaj bywa, jak jest duża farma. I mamy tutaj pastwisko dla krów. I to wszystko jest właśnie na jednym plocie. Tutaj mamy 80 krów na 140. Również spersonalizowane wszystko. Z detalami. Fajnie to wygląda. No i tutaj mamy właśnie farm shop. To jest ciekawy element. Ma dwa skupy. Jeden i drugi. Jak widzicie, samochody też również. No i wracając do tego slotu, na którym się teraz znajdujemy. Ten slot jest duży. Bo ma tą farmę, tu jest ten stodoła na krowy i tutaj jest to pastwisko. To wszystko kosztuje 4 194 tysiące. No ale co zrobić? Zawsze to można wykorzystać. Dobra, stąd jedziemy na dalej południe mapy. Kolejne takie elementy. No to, to akurat to jest chyba już standardowa taka stodoła opuszczona. No i tutaj mamy sprzedaż maszyn rolniczych. Jak widzicie, detale, opisy, sprzęt, nie tylko traktory, nie tylko ciężki sprzęt, mały sprzęt. No i taki element, że tu jest warsztat. Widać, że to już od dłuższego czasu jest firma prowadzona. Fajny napis mówiący o tym. Tu nowe, tu stare. Połączenie bardzo fajne. Warsztat też niczego sobie. O. Ale fajne. Krzesło można sobie wziąć. Klucza też? Nie. Co tu jeszcze? Tu nic się nie otwiera. Spoko.
naprawdę detale ekstra. Tu po drugiej stronie, jak widzimy, mamy sprzęt, który czeka na odbiór, nowy czy naprawiony. Tu również mamy, jeśli restartujemy urządzenia i sprzęt, to się będzie tutaj pokazywał w tym miejscu. No i chyba to wszystko. Zerkniemy na mapę. Czyli z tej farmy tutaj od krówek pojechaliśmy tu. No i jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest to dealer samochodów, pojazdów, maszyn rolniczych. Jedna rzecz, która mi się właśnie teraz nasunęła na myśl, to na tej mapie brakuje handlarza zwierzętami. Nie ma w ogóle. Są koniki, są krówki, tu są kury. To, że tam na przykład świn nie ma i owiec, to tam okej, mogę zrozumieć, ale handlarze zwierzętami? Także to musicie mieć też pod uwagą, jeśli chcecie sobie tutaj zagrać, że nie będziecie mogli sobie kupić handlarza bezpośrednio, trzeba będzie zamówić i oni dostarczą w ten sposób jedynie. Dobra, jeszcze szybki lot z góry, jak mapa wygląda. Sprzęt na pewno, który możecie tutaj sobie zagrać bez ograniczeń, duży, mały, olbrzymi. Jeśli chodzi o tereny, większość terenów jest płaskich, nie ma jakichś tam dużych epagórków, żeby trzeba było myśleć o mocnym sprzęcie. Aczkolwiek jeśli duży sprzęt, to też musi być moc, żeby to uciągło. To jedynie pod tym kątem trzeba pomyśleć. Także jak to tam, kto woli rozgrywki farmingowe. Moim zdaniem mapa jest jak najbardziej godna uwagi. Dużo detali i naprawdę warto spojrzeć, zwrócić uwagę na tę mapę bez względu na to, co tutaj twórca zrobił. Bo to naprawdę jest ekstra. Tak jak na przykład ta rzeka tutaj w to pole wchodząca. Dobra, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie, co zrobić. Ja z mojej strony pozdrawiam Was gorąco i zapraszam na kolejny polski map, który już niebawem.